Cześć, witam na szlaku 8 maja 2022. Riviera Turecka, Alania. Tam za mną widać duże kale. I tam jest też duża plaża Kleopatra. My jesteśmy tutaj na plaży Kejkubata. I tam jest hotel. Hotel Masud. Muszę się obrócić, bo nie będziemy widać. O, jestem w tym morzu. Można popatrzeć, jaka jest woda. O, tam teraz skuterkiem sobie pojechał. Górą. I zaraz będzie tutaj paraliving. Albo ktoś woli, lot spadochronem za motorówką. Tak wygląda maj w Turcji na Rivierze Tureckiej. Jaka jest woda na pewno? To zada pytanie. No woda ma w tej chwili 22 stopnie, to nie jest jak w lipcu 28. Można się kąpać, ludzi jeszcze nie ma, bo jest wcześniej, dopiero jest za 20:10. Taka jest czysta woda. Tam są skały. Taką reklamę robią. Ktoś chce się przejechać skuterem. A potem jak będzie chętny, to właśnie za tą motorówką, tu jest zaparkowana, będzie paraliving. To kosztuje na dzień dzisiejszy 1100 lira. To jest gdzieś 300 zł. Sezonu jeszcze nie ma. Te leżaki tutaj leżą, to są leżaki z miasta. Tu jest budowany nowy bar. Tutaj jest stare, które są burzone. Całą plażę przejmuje miasto Alania, żeby to miało takie ręce i nogi. Tu jeszcze są leżaki, to jeszcze jest z jednego hotelu. Ogólnie w Turcji jest taka zasada, że plaża jest państwowa i można się wszędzie położyć na kocu. Można chodzić między leżakami, natomiast jeśli są leżaki płatne albo hotelu, na tych leżakach się nie kładziemy, ale możemy przez nie sobie między nimi przejść. Taka tu jest zasada. Nie jest to ogrodzone, że nie wolno. Ludzie mogą sobie przechodzić, ale po co płacić za leżak, kiedy można tu całe przed leżakami, wszędzie można sobie rozłożyć sobie kocyk i na kocyku poleżeć. Co jakiś czas pod drogą są takie tunele porobione, żeby górą nie przechodzić z hotelu. I tam jest hotel Mesut. Tak to mają zorganizowane. Oczywiście można sobie górą, drogą przechodzić, jak ktoś woli, ale bezpiecznie sobie powoli tunelem przechodzić. Tam są też markety spożywcze, odzieżowe, obuwnicze. Także nie trzeba jechać tam do centrum. Po co? Kiedy można tutaj, jak ktoś ma za dużo pieniędzy sobie wydać, to tu jest całe centrum handlowe. Nie trzeba tam przycisnąć. Oczywiście, jeśli ktoś chce, to tu jest przystanek autobusowy za 9 lira na dzień dzisiejszy. To jest 2,70 i tu jest 7 km do centrum. Można sobie jechać. Płaci się kierowcy. Miejscowi mają takie karnety wykupione, że się wchodzi tylko dotyka. Natomiast jeśli się jest turystą, to płaci się kierowcy za przejazd. I z każdego tu co chwilę są przystanki, nie ma rozkładu jazdy. Wychodzi się, jedzie autobus, wsiada się i się jedzie. Można jechać do centrum. O, właśnie pojechał tam teraz autobus. Albo jedynka, albo 101. I można jechać na zakupy, można iść tutaj na zakupy, także żaden problem. Tak to wygląda tutaj w Turcji. Tu jest taka
plaża właśnie ta Keikubata. Tu jest mniej ludzi, dlatego że ona jest taka kamienna. Będę teraz pod słońce, ale widać, morze wyrzuca kamienie i najlepiej, jeśli się kupi takie te papcie i w tych papciach można iść. O, tam słychać, muzyka gra już na tej motorówce. Muzyka gra. Ona tu zaraz podpłynie bliżej, żeby zachęcić ludzi i na pewno któryś z pracowników tej firmy wsiądzie na spadachron, jak ja to mówię, i przewiezie go nad plażą, żeby taką reklamę zrobić, że już są, już działają. Tak to wygląda.